To już 2 miesiące, odkąd założyłem swój bezobsługowy zbiornik. Od tego czasu, pomijając jeden mały szczegół, o którym wam powiem, nie zrobiłem przy nim dosłownie nic. Obecnie jest całość przez ten glon zdominowana i ten glon tak mocno tutaj jest zarośnięty, że jednak no, trzeba już coś z tym zbiornikiem zrobić. Te krewetki, które tam są, mogą plątać się w tych zaroślach i pewnie mają problemy z tym pływaniem, z poruszaniem się w środku, dlatego no, muszę wziąć całość porządnie tutaj przeczesać i z tej okazji nagrywam dla was film. Co nieco na temat tego zbiornika. W akwarium użyłem dość nietypowych dekoracji, bo jest tutaj cegła. Kamyki, które tutaj są, to jest cegła, którą wcześniej wziąłem, pokruszyłem na kawałeczki i pokleiłem ją za pomocą kleju cyjanoakrylowego. W ziemi mamy tutaj tylko w podłożu, nie w ziemi, mamy tylko i wyłącznie sam piasek. Poza piaskiem nie ma tam nic innego, drobny piasek jest po całości. Nie dawałem nic, bo nie ma takowej potrzeby, nie ma tutaj żadnych roślin, tak na dobrą sprawę. Na górze pływa tylko i wyłącznie salwinia, którą dałem po to, żeby troszeczkę zwolnić proces powstawania tych glonów w tym zbiorniku, no bo widzę, że to idzie dosyć szybko, mimo tego, że nic tutaj nie jest. Pobawię się teraz trochę z tym mchem i zaraz do was wracam, powiem wam, ile kosztuje miesięcznie mnie ten zbiornik i powiem wam, co tutaj się wydarzyło na samym początku. No i ile mniej więcej tutaj tych krewetek żyje po tych 2 miesiącach. Szybko i sprawnie, nawet szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, tak szybko to pójdzie. Całość zajęła mi 4 minuty, 5 minut i było to niezwykle satysfakcjonujące wyrywanie tego glona. Pewnie jak mieliście tego u siebie, to również mieliście takie uczucie. Zbiornik nad wyraz dobrze się prowadzi. Zauważyłem w środku, w trakcie wyciągania tego glona, trzeba było to troszeczkę, zrobiłem to szybciej, ale trzeba było troszeczkę uważać na to, żeby ewentualnych tamtych krewetek, które w środku są, małych nie powyrywać. Zresztą te większe również mogły się wkręcić w ten glon i byłoby po nich. 2 miesiące i zabiegów było przy tym, tak jak mówię, około 10 minut, 15 mniej więcej. Raz musiałem wymienić wodę z uwagi na to, że dwa razy miałem wodę pod rząd praktycznie, z uwagi na to, że zaraz na samym początku, jak założyłem ten zbiornik, były tutaj ryby, były tutaj krewetki, bo na poczet tych filmów, na poczet zdjęć tych początkowych, żeby lepsze ujęcia złapać, to wrzuciłem tam je. Przyszedł mój syn i nakarmił dość obficie cały zbiornik. Zauważyłem, że tam z tyłu też podpadało to jedzenie. Myślałem, że tylko trochę tutaj z przodu, bo z przodu było tylko trochę widoczne. No to zostawiłem to, mówię, poradzą sobie, zjedzą, na drugi dzień przyjdę, wyłowię ryby troszeczkę, ewentualnie wtedy podmienię tej wody i będzie ok. No to niestety nie stało się tak, bo krewetki, zrobił się żur w całości, krewetki, które to były ich tutaj około 40, one w większości poumierały. Zostało się stado około 10-15 sztuk i te krewetki, z tego co widzę, są, żyją tutaj. Do tej pory nie widziałem żadnych młodych, teraz zauważyłem jednego podrostka. Obawy na temat tego, czy cegła może być z krewetkami, zostały rozwiane, no bo cegła, jak widać, nie zaszkodziła. To, co było w tej cegle, to jest stara cegła, taka, która wypalana już była bardzo dawno temu. To, co w niej się działo, w żaden sposób nie przeszkodziło w tym krewetkom, nie przeszkadzało im, krewetki są, żyją. Jest tutaj statko około 10-15 sztuk, może gdzieś tam za kamarką jeszcze ta młodzież siedzi, może tego będzie troszeczkę więcej. Koszt utrzymania tego zbiorniczka jest naprawdę znikomy, bo tutaj nie trzeba liczyć pokarmu do krewetek, tam jest na tyle tego glonu, że go wystarczy to jako pożywienie. Wystarczy tylko i wyłącznie obliczyć koszt utrzymania tej lampki. W tej niższej taryfie na miesiąc jest to około 12 groszy, a w tej droższej taryfie, jeżeli ją przekroczymy, jest to około 19 groszy, także jak sami widzicie, na miesiąc 15 groszy, to jest naprawdę niewiele, czyli około 2 zł wychodzi nas, uśredniając koszt utrzymania takiego zbiornika na rok. Jak sądzicie, warto za 22 zł rocznie posiadać takie coś u siebie? Bo według mnie warto. Na dzisiaj to tyle, jak zwykle zapraszam was do komentowania, do śledzenia kanału, bo w przyszłości będzie więcej tego typu tematów. Pozdrawiam serdecznie, hej!